Zaległy materiał z tego, co działo się pomiędzy pobytem u siostry Dominiki w Katowicach, a wyjazdem nad morzem, bo jak widać jestem nad morzem, pojawi się chyba jutro. Natomiast dziś filmik w całości kamerą GoPro, którą mam dzięki Wam, z pierwszego dnia nad morzem. No, to kamera wypróbowana, zabawa zabawą, ale tutaj toczy się życie i ja mam pokazywać Wam życie. Teraz opatrunek. To jedziemy na obiad do Dębek. We dwa rowerki tym razem. Kurczę, wiesz co? Zaczekaj, bo ja jakoś mi nie jest bardzo ciepło. No nie jest ciepło. Ja sobie tą kurtkę chyba jednak zaraz założę. Może jeszcze nie już, ale zaraz. Co pan kombinuje? Mamy korek w lesie. No tego to jeszcze w Karwie. Korek w lesie, tego jeszcze nie było. W karwieńskich błotach tego jeszcze nie grali. A czemu mnie? No bo jedzie obok mnie. A nie wiem, a tak nas nie chwyci. No. Bez wysięgnika. Chociaż. No, a nie wziąłeś wysięgnika? No wziąłem, ale no to trzeba, to nie jest, to trzeba się zatrzymać, przekręcić. Nie jest takie pro, aż ona wszystkiego sama nie robi. Czy postój na fotografowanie konwalijek. Obiad będzie lekko opóźniony, jeszcze musimy ustalić co to jest. A tam jest takie dzikie pole kamperowe. Teraz już tak. Teraz mam powtórzyć, że to... Jest kokoryczka. Kokoryczka. Jedziemy, nagramy, zobaczymy jak tak mamy i jak jedziemy. No to jedziemy. Ale no musimy być obok siebie. Dobrze, no jedź. A ja mam jechać. No jedź, a ja podjadę tylko obok siebie. No to nic się nie ma. Ty właśnie o to chodzi, że to ja będę kierował jedną ręką, a ty sobie jedź. Kokorycz. Aha, właśnie, bo jest... Kokoryczka jest różowa. Tak. Wykład z ziołolecznictwa. No, powiedzmy. Nie, z takiej podstawy zielarstwa, wiesz? Aha. A może podstawy botaniki? Mhm. Może powtórka ze szkoły podstawowej, co? Kokoryczce nie było nic w szkole podstawowej. Wiem na pewno. Kokorycz i kokoryczka. Ja nigdy nie wagarowałem, byłem na tej lekcji i na pewno jakby było, to bym wiedział. Ciekawe. Na pewno, nic nie mówili o kokoryczce. Nie. Chyba też miałeś zmodyfikowany plan nauczania. Nie. No chyba tak. GoPro stop rekordzik będzie. I kaczeńce. No to film o życiu ma być. No to jak takie jest moje życie, no. Tak wyglądają Dębki o tej porze roku. O tej porze roku. Też pokazywałem Wam je tylko zimą, kiedy trudno było tutaj o człowieka. Nawet restauracja jest otwarta. Ciekawe, czy właścicielka się zmieniła, czy nie. Czaro marownego sklepu. Sklepu. Jako sprzedawca jest Pani osobą publiczną i wszyscy mogą Panią widzieć. No i nie mogę nic powiedzieć. Absolutnie. Ze mną się nie dyskutuje. To jest czaro marowny sklep. Z Iną, ona zawsze kupuje takie rzeczy i powiedziała, że stąd nie wyjdzie, dopóki czegoś nie wybierze. Będzie obiad u kurczaka. To jest ta knajpa naprzeciwko mnie. Już tu jadałem, a potem chyba nad Piaśnicą. Ten trend jest bardziej palcami. Nasza pizza. W pełni wegetariańska. Tak jest, i trendy, palcami. I trendy, i jemy palcami. Teraz się włączyła. Mamy mało pizzy już. No. Musimy poczytać w internecie wieczorem może. No.
Przepraszam pana. Panią. Dwie gapy na raz, no. I co my, gdzie my idziemy, no? No pojechać, to gdzie pojedziemy? To trzeba pchać. Gdzie po tym piachu? No jak chcesz jechać? Nie tu. Aha. Z drugiej strony. Ale tam też jest piach. Ale nie tak jak tu. No dobrze, no to z drugiej strony. Aha. Ostatnio byłam, to równolegle tu, do tej skarpy było. A teraz już zobacz. No. Te stare falochrony. No. Co? Jak nic. I nabiega już gdzieś tam. No ja niestety słabo towarzyszę w bieganiu, zwłaszcza po piachu, więc siedzę sobie tutaj. Robi zdjęcia. Zaraz będziemy jechać dalej. No to jeszcze zakupy na kolację i jutrzejsze śniadanie. A jutro będziemy pływać na kajakach. No i w drodze powrotnej jeszcze wyjazd nad morze. Już nie. Teraz woleć. I kosze na śmieci. Co testujesz? Testuję odpoczywanie na piasku. Aha. Przed powrotem. Na plecach? Tak. Plecowanie. GoPro, stop recording. No to my już wracamy do domu, a przy okazji jest jeszcze możliwość sprawdzenia, jak sobie radzi kamerka GoPro przy nie najlepszym świetle. Tu już jest szaro, więc pewnie te zdjęcia nie będą jakiejś super jakości, ale jestem ciekaw, jak to w ogóle będzie wyglądać. Inuś na różowym rowerku, jak widać, pedałuje przede mną. I za chwileczkę przyczepa. Kolacja, ciepła herbatka. Jutro następny dzień pełen atrakcji. I to na dzisiaj będzie chyba wszystko. No i już w przyczepie odpoczywamy. Dzionek był pełen emocji i pięknych widoków. I zapisaliśmy się na spływ kajakowy rzeką Przaśnicą. A więc Piaśnicą. Korekta. Nie trzeba będzie dopisywać, bo poprawiła. Od jeziora Żarnowieckiego. Wypływa z jeziora Żarnowieckiego, tak. 7 km do morza. No i sobie jutro popłyniemy, ale dopiero po 15, więc pewnie do 15 będę się bawił kamerą i nagrywał mnóstwo filmów. No to was żegnamy i do jutra. Pa, pa. Pa, pa.